Taki był cel samorządu gminy Skawina, by przy każdej szkole podstawowej na terenie miasta Skawina, jak również będziemy starali się, żeby było podobnie przy wszystkich szkołach gminnych, ale żeby wszędzie była infrastruktura podobna, żeby to były boiska najwyższej klasy, boiska ze sztuczną nawierzchnią, boiska wielofunkcyjne. Stąd dzięki uprzejmości i funduszom marszałka województwa małopolskiego, ale również starosty krakowskiego udało się wykonać inwestycję za 750 tysięcy złotych, która będzie służyła nie tylko społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, ale również liceum ogólnokształcącego, ale również wszystkim chętnym, którzy będą chcieli na tym boisku zagrać piłkę, zagrać w koszykówkę, zagrać w siatkówkę. Ważne jest to, że w zdrowym ciele zdrowy duch, inwestycje właśnie w projekty, gdzie młodzież jest zaangażowana nie tylko ze szkoły, ale też biorąc pod uwagę Skawiny i dookoła tego boiska mamy osiedle, gdzie również właśnie dzieci, młodzież będzie mogła skorzystać z tego rodzaju obiektów. To ważne jest to i jasno tutaj możemy powiedzieć, że środki są dobrze zainwestowane, bo inwestycja w młodzież to można powiedzieć, że są środki dobrze zainwestowane i dobrze skonsumowane. Trzy samorządy przeznaczyły środki finansowe na rozwój infrastruktury sportowej w Skawinie, w samym mieście Skawina. Z tego obiektu korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, ale i również młodzież liceum ogólnokształcącego w Skawinie i też mieszkańcy osiedla, stare osiedle, jak również mieszkańcy Skawiny. Boisko powstało w miejscu, gdzie kiedyś było mniejsze boisko, natomiast hala sportowa, która jest za nami, stoi w miejscu starego boiska, które było przy liceum ogólnokształcącym w Skawinie. Zawsze tego boiska brakowało, kiedy ta hala powstała, więc ten obiekt dzisiaj, który będziemy oddawać do użytku, no, zastąpi boisko, które funkcjonowało wiele lat przy liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej nr 2 w Skawinie. To się wkomponowuje w ten trend, który samorząd gminy Skawina zrobił, ten plan, który realizuje. Mam nadzieję, że to boisko będzie służyło również wszystkim mieszkańcom, wszystkim chętnym do uprawiania sportu. Po to, żeby odciągnąć młodych ludzi od komputerów, po to, żeby po czasie pandemii chcieli oni wyjść z domu i żeby mogli uprawiać sport i chcieli uprawiać sport, a jeżeli mają tego rodzaju infrastrukturę, to nie sposób siedzieć w domu, nie sposób grać na e-sporcie, trzeba uprawiać sport ten w terenie. Cieszymy się bardzo, że jest, cieszymy się bardzo, że mamy go, jest naprawdę świetne. Ważne również jest to, że przy okazji tego projektu pokazujemy współpracę trzech szczebli samorządu. Samorządu województwa, powiatu oraz gminy i połączeniu tak naprawdę środków finansowych no wychodzą tak dobre projekty jak właśnie gminie Skawina. Rozwój infrastruktury sportowej jest priorytetem też dla władz powiatu krakowskiego. Wśród naszych szkół powiatowych również modernizujemy infrastrukturę sportową. W ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego przebudowaliśmy boisko przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ale również i przy Zespole Szkół w Czernichowie, Zespole Szkół Rolniczych. Będziemy się starać również o dofinansowanie przy budowie siłowni plenerowych. Także cały czas powiat krakowski pozyskuje również środki dla rozbudowy infrastruktury sportowej przy szkołach w powiecie krakowskim.